Wiesz co? Tak, mam pomysł. Skoro jutro jest nowy rok, a niebawem się ściemni, to może sprawdzimy wróżby? Tak! I dowiemy się, jakiego kawalera szykuje nam los. No właśnie. Tym bardziej, że dziś na wieczerzy pojawią się myśliwi. No tak, wrócą tu prosto z polowania. Ciekawe, kto okaże się zwierzyną. Coś wam ciężko idzie praca przy tej igle. Jeszcze tyle czasu do zmierzchu, a wam już tylko figle w głowie. Wiesz co? Nim gości zwabi zmrok. Mam myśl, wszak jutro nowy rok. W takiego wilię święta badają dziewczęta, jakiego ptaszka spęta serdeczna ich sieć. Już czas, za chwilę padnie zmrok. Niech nasz, znużony spocznie wzrok. Pamiętać też należy, że dziś na wieczerzy myśliwych dość młodzieży będziemy tu mieć. Ciężko wam przy igle, dość, że jeszcze kawał dnia, ale komu w głowie figle o robotę ani dba. Nigdy sobie nie
gość, nim wszyscy pobierzą zastawiać stoły dla ojcowskich gości, chwilkę poświęćmy jeszcze przed wieczerzą na jedną z naszych najważniejszych trosk. Uchylmy wróżbą zasłonę przyszłości, najważniejszej z naszych trosk. Słuchać w lasy, w knieje, dziewczę, gdyby kwiat, z której strony wiatr powieje, z tej przybędzie swat. Z której strony drzew korony skłonią listki swe, z tej ze swatem narzeczony wkrótce zjawi się. Stoi dziewczę nad strumieniem, wierzy we wróżby cud. Drobną nóżką, z serca drżeniem, mąci kryształ wód. Czy ją postać w mętnej fali ujrzy w chwili tej? Ten z pewnością w rok najdalej będzie mężem jej. Czemuż we mnie także trwoga przed wróżbami tkwi? Wiem, że przyszłość w ręku Boga, jednak serce drży. Może grzech, kto praworości, czytać z tajnych kart? Lecz niewinnej ciekawości Bóg przebaczy żart. Moje uszanowanie, drugie panie, gdzie postawić to naczynie? No tam przy kominie, pospiesz się pan, bo wosk się topi. O, czy pani także wróżby w głowie? Zwłaszcza mnie. Ależ po co się trudzić? Przecież i bez wróżb panienka wie, że ma we mnie kawalera. Wszak od świtu aż do zmroku ja przy tobie tak jak cień. Wystarczy jedno moje słowo, a będziesz panie u mych stóp. Ale doprawdy, szkoda twojego wysiłku. I tak nie sprostasz moim wymaganiom. Na co wróżby, na co wróżby? Jedno twe słówko, jedno spojrzenie. A za tydzień ślub. Mam dla pana jedną radę. Zanim rzeknę panu słówko, niech pan dalej szczęścia szuka. Ja zasięgnę rady wosku. Jeśli ujrzę pański fraczek i perukę, uznam to za przeznaczenie.
Z ciężkim losem się pogodzę, weźmiesz posag mój i mnie. Jaką siłą, jaką sztuką spełnić to, co pragnie serce. Aj, peruko, ukaż nosie w salaterce. Niechaj obraz mojej twarzy, niech się cały zmienie w wosk. Niech się w tyglu raz usmaży zakończenie moich trosk. Niech o moim przyszłym losie zdecyduje ciekły wosk, gdy cię ujrzę, twoje szczęście, dla mnie życie pełne trosk. Proszę, proszę, widzę, że moje śliczne dziewczęta szukają szczęścia we wróżbach. Ale czemu już teraz? Przecież zwyczaj każe o północy. Wszystko przez ciekawość, ojcze. A, pan Damazy. Ja tylko służę pomocą. Dobrze, w takim razie ja chętnie popatrzę. Pozwól na mości, panie. Niedoczekanie, panie Damazy, słyszy słowa wróżby? Rycerz Boże, to mi zięć. Płacz, serdeńko, płacz, Damazy. Przyjdzie ci się obejść smakiem. Teraz twoja kolej, Jadwigo! Zaciekawie, strzymują głos, dziewczę w lewo.
a mnie tam czasem nie ma? Szablaj kół! Wejdzie pewne ze szlachnicy! Adamazy pójdzie w kąt. Dobrze jest się tak pobawić, ale pamiętajmy, że wróżby rzadko się spełniają, bo to Bóg czuwa nad naszym losem. Jeśli uroiście sobie, że poślubicie moją Hanusię, to powiem waści krótko, jakich księciów szukam dla moich córek. Kto z mych dziewek serce której cnych afektów plącze nić, by uwieńczyć swe konkury, musi dzielnym człowiekiem być. Piękną duszę i postawę niechaj wszyscy dojrzą w nim. Śmiałe oko, serce prawe musi splatać w jeden rym. Musi cnót posiadać wiele, kochać Boga, kochać lud, tęgo krzesać w karabelę, grzmieć z gwintówki, gdyby z nut. Mieć miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew, dla swej ziemi macierzystej na skinienie oddać krew. Niech mu będzie chęć nieznana, lżyć obyczaj stary swój, niech kontusza ni żupana nie zamienia w obcy strój. Kto nie przyjdzie w sercu taki, kto za fraczek oddał pas, w domu tym na koperczaki nadaremnie straci czas. Ktoś nadjeżdża. Z łaski Boga nowy gość. Co za niespodzianka, pani Cześnikowa. Witaj, miecznику. Jak się macie, dziewczęta? Dzięki Bogu, wszyscy zdrowi. A, pan Damazy. A gdzie oni są? Gdzie są moi bratankowie? Jacy oni? Jacy znowu bratankowie? Co też pani Cześnikowa opowiada? No jak to jacy? Stolnikowicze. Przyjechali już? Nie żałowałam koni. Chciałam was uprzedzić o ich przyjeździe. Stolnikowicze? Toć to synowie mojego przyjaciela. Będę bardzo rad znów ich zobaczyć i uściskać. Pan Zbigniew i pan Stefan? W takim razie dziś będziecie mogli się nimi nacieszyć. Dzisiaj? Dzisiaj. Wyśmienicie. No, no, panie Damazy. Uśmiałbym się, gdybyś zyskał dwóch rywali. A niech ich w drodze piorun spali. Panie mieczniku, obawiam się, że moim bratankom nie miłość w głowach. Po powrocie z wojska ciągle mówią o pozostaniu w wolnym stanie. I to do grobowej deski. W wolnym stanie? Ale jak to tak? Bardzo rozsądne postanowienie. Ale to jeszcze nie wszystko. Wiem, panie mieczniku, że przede wszystkim cenisz sobie odwagę. I choć żal mi to mówić, bo to moi krewni, to obaj są zabobonni i trwożliwi, niczym dwie niewiasty. Co ja słyszę? Niemożliwe. A pamiętam jeszcze, jak chojrakowali, gdy byli mali. Kiedyś może i tak. Ale teraz, gdy ich ponaglałam, żeby przybyli tu jak najszybciej, to nie chcieli jechać. Czemu na Boga? A bo usłyszeli, że wasza posiadłość w Kalinowie jest strasznym dworem
Jakaś dziwna trwoga ich ogarnęła. Śliczni mi rywale. Wierzyć się nie chcę. Doskonale. Jadwisiu, wpadłam na wyborny żart. O nie, nie, nie. Takich zięciów to ja nie chcę. Tchórz mężczyzna, diabła wart. Strzelił tego dzika. Słyszałem aż dwa strzały. Ja zabiłem tego dzika. Może strzelił jeszcze jakiś smyk, ale na pewno chybił. Ten dzik ma we łbie moją kulę, jak nic. Hola, hola, panowie. Co to za hałasy? Jak rozumiem, poległ dzik. Zatem po co kruszyć kopie? Psy zagrały, dzik pomyka. Ponad drogą pędzi blisko. Wprost na moje stanowisko. Aż z radości człowiek zbladł. Wtem na drodze staje bryka, dzik szoruje i dwa strzały z dwóch szturmaków raz zagrzmiały i odyniec w śniegu padł. Psy do dzika, ja do dzika, bom jest pewny mego strzału, a panowie drwią pomału, żem spudłował, dowieść chcą. Człek bolesne żarty łyka, lecz ponieważ w owej bryce zajechali tu szlachcice, dojdziem prawdy, otóż są. Ktoś nadjeżdża. Proszę, proszę, co za zacni goście. Stefanie, Zbigniewie, kochałem waszego ojca jak brata. Cieszę się, że was widzę i zapraszam w moje skromne progi. Czym chata bogata? To są moje córki, Hanna i Jadwiga, a to drużyna życzliwa. Na wasz widok odżywają wspomnienia, jaż człowiekowi sił przybywa. Witajcie, mieczniku. Dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie. Nam też bardzo miło cię widzieć. Ojciec zawsze powtarzał, jak bardzo cię ceni. Z waszym ojcem zawsze byliśmy nierozłączni. Dzieliliśmy wspólnie radości i smutki. Pokonywaliśmy wszelkie przeciwności. Gdy go straciłem, moje życie utraciło blask. Wasz widok jednak mi o nim przypomniał. Coś jakby we mnie odżyło. Cieszę się ogromnie, że mogę gościć jego synów. Pamiętam, jak w dzieciństwie wspólnie bawiliśmy się z tymi dziewczętami. Ciekawe, czy nas jeszcze pamiętają. Pamiętam, jak w dzieciństwie wspólnie się z nimi bawiłyśmy. Zawsze byli nieustraszeni. Czy to naprawdę możliwe, aby stracili całą odwagę? To straszne. Młodzi wyraźnie mają się ku sobie. A co będzie, jak się w sobie zakochają? Mój cały plan, żeby wydać ich za córki skarbnikowej, diabli wezmą. Nie pozwolę na to. Już ja im wybiję amory z głowy. A tam co się znowu dzieje? Dobra, to który strzelił do mego dzika? Niech się przyzna tu i teraz. Jeśli uważasz, że ślepy traf daje ci prawa do tego dzika. Ha, 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 wolnego. Przez grzeczność nie przeczę. Owszem, strzeliłem dla hecy, ale praw sobie nie roszczę. Może niech pan Damazy rozsądzi, czyja racja. Boże, to mi kram. Panowie, ja tu inne sprawy mam na głowie. Co mnie obchodzi jakiś dzik, skoro moje miłosne starania są zagrożone? Gdybym to ja miał taką strzelbę, to nie strzelałbym do zwierza. Tylko rozwiązał mój problem. Hej, panowie, dosyć kłótni. Zapraszam na wieczerzę. Pierwszy toast wzniesiemy za pamięć stolnika, ojca Zbigniewa i Stefana i za tamte słodkie czasy. Zdrowie! A dzielny to był ten wasz ojciec, niczym lew. Wszystkiemu stawiał czoła, a w boju był nieustraszony. Samego diabła by się nie przestraszył. Jestem pewien, że was też tak wychował. Masz rację, miczniku. Był bardzo odważny i w tym duchu nas wychował.
Wiesz co, Jadwigo, jak się takim przyglądam, to wcale nie wyglądają na strachliwych. Tak, zupełnie inaczej niż przedstawiała to stryjenka. Wszystko na opak. Ja jedno, oni drugie. Jakby to inaczej Stolnikiewiczów zniechęcić do obu panien. A więc mam dwóch rywali. Jeśli obaj są tak tchórzliwi, to już wiem, jak ich wykurzę. Niech idą do diabła! Nie podoba mi się to miejsce. Straszny dwór. Miano zasłużone. I jeszcze ten myśliwy patrzy na mnie spod łba. I w ogóle wygląda niby czart. Jak stąd wyrwać paniczów? Niby mówisz o sobie prawnie, Rości. Ale wszedł mi w paradę. Już ja mu się przysłużę. Wiem, upiję go. I wtedy zobaczymy, jak celnie strzela, gdy mu wino zaszumi w głowie. Niech mi waszmość wybaczy, ale przypadkiem i zupełnie niechcący usłyszałem, co pan mówi. Wygląda na to, że nasze cele są zbieżne. Co pan powie, gdybyśmy zrobili tak? Wszystko Ha, 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 wyborne.